Cześć, czołem kluski z rosołem. Witaj w Real Talks with Poles, czyli prawdziwych rozmowach z Polakami. Nazywam się Paulina Lipiec i jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego. Jeśli słuchasz takiej rozmowy po raz pierwszy, to przypomnę ci, co to jest i jak to działa. Real Talks with Poles to krótkie, spontaniczne rozmowy z Polakami na różne tematy. Ich celem jest dać ci szansę posłuchać różnych głosów i dialektów, czyli indywidualnych stylów mówienia i przyzwyczaić cię do naturalnej, nieplanowanej mowy. Najpierw usłyszysz całą rozmowę, a potem ja zwrócę Ci uwagę na ciekawe słowa i konstrukcje gramatyczne. Jeśli chcesz, możesz pobrać transkrypcję i ćwiczenia z mojej strony www.polskidaily.eu. Link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Stare odcinki Real Talks with Poles, bo jest ich trochę, znajdziesz w moim drugim podcaście Polski Daily Stories and Talks. Ale zdecydowałam, że tamten podcast zostawię dla fikcyjnych opowiadań, a nowe rozmowy będę publikować tutaj. To dlatego, że chcę urozmaicić swój kontent i zrobić trochę przerwę w nagrywaniu o polskiej kulturze. Prawda jest taka, że trochę się polską kulturą zmęczyłam i potrzebuję przerwy. Ale nie mówię, że już nigdy nie będzie biografii czy odcinków historycznych. Będą, ale za jakiś czas. W tym odcinku usłyszysz krótką konwersację z Julią Żmudką i Liną Kisiel-Cichocką na temat aplikacji Narrawi, w której pracują. To ciekawy projekt dla osób, które lubią czytać. Ta rozmowa będzie miała też drugą część, w której usłyszysz na temat książek fantastycznych. To co? Zaczynamy? Um, już Julia zaczęła mi mówić o tym, czym są walkbooki, um, ale możemy jeszcze raz powtórzyć, bo powiedziałaś, że jest aplikacja, że coraz więcej jest tłumaczonych, ale ja dalej nie rozumiem dokładnie, czy to jest jakaś forma audiobooka? No tak. Walkbook to jest książka w formie cyfrowej i ona jest i tekstowa, i ma wersję audio. I to właśnie i po polsku, i angielsku. Mm -hmm. Część tekstów mamy jeszcze do, po polsku, ale docelowo wszystkie będą tłumaczone na angielski, wszystkie będą mieli, miały wersję audio, żeby właśnie... Y Odbiorcy, żeby było, jak mogli wybrać najwygodniejszy sposób odkrywania historii. tak? Bo walkbook to jest jakby największym celem walkbooka jest zachęcać poprzez literaturę do ruchu, ponieważ każdy rozdział opowieści trzeba sobie najpierw odblokować na spacerze. Aha, czyli trzeba się poruszać, trzeba robić kroki, żeby. To jest tak, że najpierw się, się się na spacer, najpierw się idzie na spacer, najpierw się idzie na spacer, odblokowuje się rozdział, a potem można sobie usiąść na przykład na kanapie, żeby po tym męczącym spacerze i sobie poczytać albo posłuchać, albo jeżeli ma się odblokowane już wcześniejsze rozdziały, no to można sobie włączyć i słuchać. Mhm. A czyli to w ogóle jest pomysł? Skąd się wzięła taka idea walkbooka? To tak. Wina, czy ty może też chcesz coś powiedzieć? <głos> <głos> Ja nie byłam przy samym początku procesu, więc ty byłaś wcześniej ode mnie w firmie, więc jak się filmowaliśmy? No w się zasadzie miało... tak. Ja też dopiero doszłam w pewnym momencie, ale ogólnie to Agata Leś jest razem z Kamilem Mubińskim, jakby są podysłodowcami, fundatorami tego pomysłu. I szczerze mówiąc, właśnie celem było zachęcenie, może nawet nie moli książek, ale ludzi do ruchu poprzez jakąś formę kultury. Poprzez właśnie, żeby to było fajne, żeby zaciekawiać nie tylko taką grywalizacją typu wyskakujące punkciki, tylko jakąś faktyczną, kulturową wartością. I właśnie dlatego mamy te workbooki. Teksty są e, pisane e, jakby oryginalnie, nigdzie indziej ich nie ma. E, oczywiście przez artystów żywych. No i tak samo. Nie mamy... przez AI, nie przez tak, nie, nie. tak samo ilustracje są przez ilustratorów, głosy też mamy e, żywych lektorów. Tak, więc zależy nam, żeby to było jakościowe, żeby właśnie za, żeby ta przyjemność od psowania z tym była i żeby to było głównym motywatorem. No i ciekawość, co zdarzy się dalej. To są zwykle takie długie historie w stylu powieści, czy są to opowiadania? Bardziej nowele opowiadania. Aha, coś krótszego. Ha. Przynajmniej w tej chwili. W tej wieś, chwili, tak. To cały czas rozwija. Mhm. Zobaczymy, może, tam... może pojawi się coś w stylu trylogii. No. Pewnie, a to zależy od... się to... Tak, to zależy od zapotrzebowania. Jeśli chcesz posłuchać jeszcze raz, przewiń sobie do początku, a ja teraz chcę Ci puścić jeszcze raz fragment, w którym Julia wyjaśnia, jak działa walkbook. Jakby największym celem walkbooka jest zachęcać poprzez literaturę do ruchu, ponieważ każdy rozdział opowieści trzeba sobie najpierw odblokować na spacerze. Aha, czyli trzeba się poruszać, trzeba robić kroki, żeby trzeba sobie najpierw odblokować na spacerze. Trzeba się poruszać. Trzeba robić kroki. Używamy trzeba z bezokolicznikiem, czyli infinitive, kiedy mówimy o generalnej regule dla wszystkich. Zamiast Wszyscy potrzebują robić kroki. Everyone needs to make steps. Lepiej powiedzieć, trzeba robić kroki. Zamiast wszyscy muszą się poruszać. Everyone needs to move. Lepiej powiedzieć, trzeba się poruszać. Trzeba pochodzi oczywiście od czasownika potrzebować. Rozumiesz? To świetnie. Idziemy dalej. Teraz posłuchaj tego fragmentu jeszcze raz. Najpierw się idzie na spacer, odblokowuje się rozdział, a potem można sobie usiąść. Najpierw się idzie na spacer. Odblokowuje się rozdział. Oba te zdania mają czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli w formie ona, on. Ono plus się, tak? Znowu używamy ich, kiedy mówimy o generalnych regułach dla wszystkich. Regułą tutaj jest używanie aplikacji. Idzie się na spacer. I w ten sposób odblokowuje się kolejne rozdziały historii. Język polski bardzo lubi te bezosobowe konstrukcje. Lepiej mówić idzie się, odblokowuje się, niż idziesz, odblokowujesz. Po angielsku pewnie lepiej by brzmiało idziesz na spacer i w ten sposób od, i w ten sposób odblokowujesz kolejne rozdziały historii. Po polsku nie, po polsku lepiej Idzie się na spacer. Później Julia mówi. a potem można sobie usiąść na przykład na kanapie, żeby potem męczącym spacerze i sobie poczytać albo posłuchać, albo jeżeli ma się odblokowane już wcześniejsze rozdziały, no to można sobie połączyć i słuchać. Przeczytam ci ten fragment trochę wolniej. A potem można sobie usiąść na przykład na kanapie. Po tym męczącym spacerze i sobie poczytać albo sobie posłuchać. Albo jeśli już ma się odblokowany wcześniejszy rozdział, no to sobie można włączyć i słuchać. Co znaczy to sobie? Po co używa się sobie w tych zdaniach? Skoro to forma miejscownika i celownika, zaimka się. Sobie z wszystkimi czasownikami, znaczy dla przyjemności, bez stresu, bez presji, bez konkretnego celu. Robić coś dla samego robienia, dla samej akcji, tylko po to, żeby robić. Śpiewać sobie, to śpiewać nie na konkurs czy dla kogoś, ale dla samego siebie. Poczytać sobie to czytać nie po to, żeby potem opowiedzieć komuś historię ale czytać dla przyjemności, bez presji, że musimy skończyć i zrobić coś innego. Ostatnie, na co chcę zwrócić Twoją uwagę dzisiaj to spójnik, żeby. Używanie ŻEBY jest trochę skomplikowane i wymaga praktyki. Mam o tym całą lekcję. Jeśli chcesz dokładnie nauczyć się używania ŻEBY i poćwiczyć, wejdź w linki, które zostawiłam Ci w opisie. Teraz chcę Ci tylko szybko powiedzieć, że spójnik ŻEBY wyraża cel, prośbę, rozkaz albo życzenie, czyli GO, Request, order or wish. Jeśli osoba ma cel, który ta sama osoba może zrealizować, to po żeby używamy bezokolicznika. Na przykład: Zrobiłam pranie, żeby mieć czyste skarpetki. Ale jeśli jedna osoba ma cel, prośbę, rozkaz albo życzenie, a Inna osoba będzie to realizować? Wtedy, żeby, dostaje sufiksy i czasownik w czasie przeszłym. Na przykład: Zadzwoniłam do ciebie, żebyś po mnie przyjechał. W naszej rozmowie Julia opowiada o celu ludzi pracujących przy aplikacji narrawi. Mówi, Tak, więc zależy nam, żeby to było jakościowe, żeby, właśnie za, żeby ta przyjemność odsowania z tym była, i żeby to było głównym motywatorem, no i ciekawość, co zdarzy się dalej. To na razie wszystko w tym odcinku. Przypominam Ci, że na polski daily EU znajdziesz nie tylko transkrypcję, ale również kilka ćwiczeń na konstrukcje gramatyczne, o których dzisiaj mówiłam. I na słownictwo, które pojawiło się w tej rozmowie. Jeśli lubisz takie lekcje i masz taką możliwość w aplikacji, gdzie słuchasz, zostaw mi, proszę, recenzję albo komentarz. Jak na pewno wiesz, takie zaangażowanie sprawia, że mój podcast dociera do większej liczby uczniów na całym świecie. A dzięki temu mogę spokojnie pracować nad nowymi materiałami dla Ciebie. Jeśli masz jakieś pytania, jeśli nie wszystko rozumiesz, jeżeli pojawiają się jakieś słowa, których znaczenia czy kontekstu nie możesz znaleźć, napisz do mnie maila na paulinamaupa.polskidaily.eu Dzięki wielkie za wszystko i to już koniec i bomba. Kto nie słuchał, ten trąba. Cześć!